Cześć, witam Cię serdecznie w serii materiałów wideo Po sukces z Rowińską. Po sukces z Rowińską to konkurs, który zorganizowałam w 2020 roku dla swoich uczestników szkoleń, czytelników książek i też osób, które oglądają moje bezpłatne materiały, po to, aby opowiedzieli mi oni o tym, jakie sukcesy odnoszą z tymi materiałami. Dziś zapraszam Cię do kolejnego wideo, w którym bohaterka opowie o swojej drodze. Mam nadzieję, że będzie dla Ciebie ona inspirująca. Cześć, cześć! Dzień dobry, nazywam się Agnieszka i jestem architektem porządku. Zawodowo zajmuję się odgracaniem i organizacją przestrzeni w taki sposób, żeby porządek utrzymał się w niej najdłużej. Jak to się stało, że zostałam architektem porządku, blogerką i robię to, co naprawdę kocham? To był pewien proces, który wymagał bardzo dużo zmian w moim życiu. Chciałabym się o tym dzisiaj opowiedzieć w ramach pewnego konkursu, w którym biorę udział. W tym konkursie opowiem Ci, jak wyglądała moja droga do sukcesu. Ten konkurs to Po sernik z Rowińską. Sernik z Rowińską? Co jestem sernikiem? Wiecie co? To może zróbmy tak. Zrobimy sernik, a ja Wam przy okazji opowiem, jak to wszystko u mnie było. Kamilę poznałam, jak byłam na szkoleniu Kobieta Niezależna. To chyba tak oczywiste, jak obecność sera w serniku, więc proszę sobie załatwić kilogram. Byłam wtedy dyrektorem regionalnym w stabilnej firmie. Prowadziłam też swoją firmę sprzątającą. Było super. Nie potrzebowałam większych zmian w życiu. No i zaczęłam obserwować Kamilę w internecie, gdzie zamieszczała mnóstwo bezpłatnych treści, chociażby Power Poniedziałki. I zdecydowałam się na pobranie bezpłatnego e-booka 7 zasad osiągania ambitnych celów. Następnie przeczytałam książkę Buduj swoje życie odpowiedzialnie i zuchwale. Zdecydowałam się na szkolenie Zespół Marzeń, następnie Mistrz Sprzedaży i przeczytałam książkę Zasługujesz na sukces. W szkoleniu Zespół Marzeń, zespół, który prowadziłam, osiągnął spektakularne sukcesy. Osiągnęliśmy niesamowite cele. Przełomowym dla mnie szkoleniem było szkolenie Mistrz Sprzedaży. To właśnie wtedy dowiedziałam się o czymś takim jak marka osobista. I tak bardzo chciałam ją mieć, że jeszcze nie wiedziałam, co to będzie, ale miało być marką osobistą. Za wiedzą ze szkoleń Kamili wyniosłam bardzo dużo fajnych, nowych znajomości. Poznałam kobiety, które budują swoje marki, budują swoje biznesy i bardzo chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami. Mam już pomysł na architekta porządku. Brakowało mi jednak jakiejś iskry, może proszku do pieczenia, żeby wystartować. Kamila ogłosiła wtedy konkurs, w którym wzięłam udział. Był to konkurs, w którym mieliśmy powiedzieć, jaki jest nasz cel na 2018 rok. Agnieszka, moim celem długoterminowym jest skomercjalizowanie usług architekta porządku. Blog architektporządku.pl, konto na YouTubie oraz konta na Facebooku oraz Instagramie, prowadzone oczywiście pod kątem sprzedażowym. Kamila, czekam. Zaczęło się kleić. Więc ciasto do lodówki, a my zabieramy się za masę. Przez półtora roku działałam dość sprawnie, dzieląc swój czas między rodzinę, pracę etatową, działalność architekta i blogerki. Jako architekt porządku postanowiłam również wypuszczać bezpłatne treści i motywować ludzi do samodzielnego działania. Dlatego obserwowało mnie coraz więcej osób. Co znowu mnie motywowało do działania. Kolejne dwa przełomowe dla mnie wydarzenia to była premiera książki Kobieta asertywna, na okładce tej książki jestem, i przeprowadzka Kamili do Gdyni. Przed przeprowadzką Kamili podjęłam decyzję, że odpuszczam etat. I wiecie co? Można powiedzieć, że w ten sposób przemiksowałam swoje życie. Ale z tych zmian jestem bardzo zadowolona. Czy było mi łatwo? To się samo nie zrobiło. Czy się bałam? Czy miałam wątpliwości? Uwierz mi, miałam ich mnóstwo.
Ciasto może się udać albo się nie udać. Z sukcesem jest tak, że jeżeli masz dobry przepis, jesteś w pełni zaangażowana, oddajesz czemuś swoje całe serce, to możesz być pewna, że ten sukces na pewno będzie smakował. Powodzenia za Wasze serniki. Sukcesy! Witam Cię ponownie. Mam nadzieję, że inspirująca historia spodobała się również Tobie, ponieważ ja byłam pod ogromnym wrażeniem. Wiem, że oczywiście każdy z nas odnosi inne sukcesy i na inną miarę, ale jeżeli te właśnie materiały, o których opowiadała nasza bohaterka, są dla Ciebie inspirujące i interesujące, to ich lista znajduje się teraz w opisie do tego odcinka wideo. Skorzystaj również i rozwijaj się oczywiście na miarę swoich możliwości i realizuj swoje marzenia. Do zobaczenia!